Witajcie moi kochani, to jest Nightmare Mode Guide, odcinek już chyba piąty, w którym bardzo obszernie omówimy dwa kolejne duchy, Shade'a i uwaga, demona. Tego nie można przegapić. Do zobaczenia. Tak więc, Shade jako pierwszy idzie na tapetę, jest znany jako nieśmiały duch. Istnieją dowody na to, że Shade zatrzyma wszelkie paranormalne zjawiska, jeśli w pobliżu znajduje się więcej ludzi. Shade jest najsłabszym duchem w grze, absolutnie najsłabszym. Jest wstydliwy, akurat to jest prawda. Po ostatnim update'cie jego ta wstydliwość została jeszcze podkręcona do granic, ponieważ w przypadku pewnych ewidencjów ciężko było go rozróżnić od innych duchów. Więc aktualnie Shade, uwaga, może hantować przy 35% sanity, co jest absolutnie... Doświadczyć hunta od Shade'a, no trzeba się naprawdę postarać. Bardzo ciężkie do zlokalizowania, co jest wpisane jako w jego wyjątkowa moc. Możliwe, że tak. Rzadko wchodzi w interakcje, rzadko robi ghost eventy. Słabości Shade'a, nie zacznie atakować, jeśli w pobliżu jest kilka osób. Również prawda, czyli jeżeli gramy w multiplayera, jesteśmy w jego pomieszczeniu, on raczej nie jest skory do huntowania. Zdolność taka specjalna Shade'a to jest to, że podczas ghost eventów on lubi przybierać formę tego cienia, tej takiej poświaty tylko. Nie lubi pokazywać się w formie fizycznej. I to tyle. Nie ma nic więcej, nie ma jakichś ukrytych zdolności specjalnych. Shade jest po prostu Shade'em nudnym i bezużytecznym Shade'em. Chociaż powiem wam szczerze, że nieraz mi się zdarzało, że miałem Shade'a, a on był jakiś, nie wiem, zbustowany, bo robił różne dziwne rzeczy. Dowody to MF5, pismo ducha mroźne, więc z pismem się troszeczkę trzeba czasami nawalczyć, z MF-ką też czasami. Szczególnie, że on nie robi tych interakcji, więc tą MF-kę czasami nie jest łatwo uzyskać. Dobrze, przejdźmy do pana demona, czyli najbardziej agresywnego ducha, jakiego kiedykolwiek napotkaliśmy. Znane z tego, że atakują bez powodu, wydają się czerpać przyjemność z polowania. Najtrudniejszy duch w grze? No obok Raichu. Obok Raichu myślę, może Jina. Na pewno jeden z najbardziej agresywnych. Ma naturalną zdolność do hunta przy 70% sanity i huntuje bardzo często. Każdy duch ma przynajmniej 25 sekund tak zwanego cooldowna, czyli odstępu między jednym a drugim huntem. Minimum 25 sekund. Demon ma z kolei ten czas skrócony do 20 sekund i ciężko jest, gdy już nasze sanity zejdzie nisko, jest ciężko walczyć demona, ponieważ możemy wpaść w taką pętlę nieustających huntów. Szczególnie trudne na dużych mapach, gdzie czasami zdarzy się, że uciekamy demonowi, tak? Teraz te hunty są długie, więc czasami musimy uciekać w drugą część jakiejś dużej lokacji. I zanim zdążymy wrócić do Ghost Roomu, on jest już zaczął następnego hunta, więc można wpaść w taką pętlę. Wróćmy sobie do książki. Demony inicjują polowania częściej niż inne duchy. Absolutnie to się zgadza. Najczęściej inicjują hunty ze wszystkich duchów. Słabość. Demony wysysają mniej twojego zdrowia psychicznego, gdy używasz przeklętych przedmiotów. To prawda, bo demon zabiera nam mniej sanity, gdy używamy tych wszystkich curse itemów, tak? Co można powiedzieć więcej o demonie? Demon ma... otrzymał w ostatnim update'cie, chyba to był ten update świąteczny, tak mi się wydaje, świąteczny, czyli ten, który wyszedł 10 grudnia, zdolność Banshee, czyli może nas zaatakować nawet przy 100% sanity. To była zdolność Banshee, co czyniło Banshee bardzo niebezpiecznym. W tej chwili tą zdolność dostał demon, więc w zasadzie jest to duch nieobliczalny. Normalnie atakuje przy 70, tak? Od 70 w dół, ale może użyć swojej zdolności specjalnej i zaatakować nas przy 100 na przykład, nie? Więc tak naprawdę przy demonie wchodzimy, możemy mieć od razu hunta.
Hello? Okej. Okay. That was creepy. Wróćmy do demona. Tak więc na demona trzeba bardzo uważać. Ktoś tu nam przeszkadza. Kolejna ważna kwestia. Smudge stick. Are you kidding me, man? Ja tutaj nauczam. Proszę się uspokoić, panie demonie. Może się zdenerwuje, że zdradzam jego sekrety. Smudge stick. Każdy duch 90 sekund, tak? Spirit 180. Demon 60. Demona smudge stick podtrzymuje tylko na 60 sekund. Warto mieć to na uwadze. Tak jak już wspomniałem, bardzo upierdliwy duch i niebezpieczny na dużych mapach. Ponieważ te wydłużone cursed hunty, są wydłużone cursed hunty, jeżeli użyjemy przedmiotu tego opętanego, tak, to hunty się naturalnie wydłużają. A poza tym na dużych mapach są one jeszcze dłuższe, więc na dużych mapach absolutnie, absolutnie bardzo wielkie ciężary z demonem. To by było dziś na tyle. Aha, ewidencje, odciski, to pozwala nam bardzo fajnie wypełnić książkę ze zdjęciami, pismo ducha, czasami łatwe, czasami trudne, i mroźne temperatury, co pozwala go łatwo zidentyfikować. Dosyć szczegółowo omówiliśmy demona, szczegółowo też Shade'a, chociaż o Shade'ie to szkoda strzępić ryja, za przeproszeniem, więc mam nadzieję, że będą te informacje dla was przydatne, że czegoś się dowiedzieliście. Jeśli tak, możecie zostawić łapki, dać w komentarzu znać, czy macie coś do dodania lub macie jakieś pytania, a my słyszymy się już w następnym odcinku. Do usłyszenia.